Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest symulator mechanika samochodowego i mamy tutaj tego oto pięknego czarnego Mustanga, a raczej odpowiednika jego w tej grze. I musimy sprawdzić całe podwozie. Zjechałem z drogi i uszkodziłem zawieszenie, mam tylko nadzieję, że to będzie jedyna usterka. Ja też mam takie nadzieje, taką nadzieję, tą nadzieję, tę nadzieję. Chodźmy sobie na test na ścieżce. Teraz się dowiemy, co tutaj w trawie piszczy. Najpierw sprawdzimy sobie hamulce. Wow, są w idealnym stanie. Jak widzicie, hamują idealnie na dwa koła. Czyli tył jest raczej w porządku pod względem hamowania i przód również. Sprawdźmy teraz zawieszenie na przód. Przód jest w porządku, słuchajcie. A tył? Ojejku! Tutaj jest problem. Okej, więc tak sobie tylko myślę, że skoro gościu wjechał w jakieś pobocze, w jakiejś zadupie i uszkodził zawieszenie, to może być też uszkodzony dyferencjał. Tego nie możemy być jednak w 100% pewni, dopóki tego nie sprawdzimy. Pół ośki będzie trzeba sprawdzić. Już widzimy, że tutaj sprężyna oraz amortyzator jest do wymiany. Jak tam przeguby? Przeguby wyglądają ok. Sprawdźmy dyferencjał. Cholerka, nie możemy jakimś cudem zbadać tego w ten sposób. Ja natomiast jakiś dyferencjał mam na stanie i chyba jest w dobrym stanie. Sprawdźmy układ wydechowy, bo to czasem też jest problem. Ok, jest w porządku. Jest ok. Tego nie możemy na razie sprawdzić. Ja bym sprawdził jeszcze pół ośki. Ale zanim to sprawdzimy, wymieńmy części, do których mamy obecnie dostęp. Czyli sprężyna i amortyzator tylny. Pyk. Mamy i sprężyna. Mamy sprężyna tył. Wychodzimy sobie i idziemy wymienić to, co nam tutaj właśnie brakuje. O ile sprężynę, o ile amortyzator wymienimy sobie od razu, o tyle sprężynę niestety będziemy musieli wymienić, ściągając wahacz. To jest spore utrudnienie. Żeby ściągnąć wahacz, musimy ściągnąć tłumik, odkręcając te cztery śruby tutaj. Właściwie śrubki, one są bardzo małe. I teraz dopiero możemy sobie wahacz tutaj myknąć. I ściągamy sprężynę oraz zakładamy nową. Doskonale. I teraz tak, ja nie wiem, czy już zakładać ten... A dobra, dyferencjał ściągnie się w razie czego bez potrzeby ściągania układu wydechowego. Czy półośka się zepsuła? Zastanawiam się właśnie. Sprawdziłbym jeszcze na teście przez komputerek, czy coś się nie spierdzieliło. Sprawdźmy, czy już wszystko mamy zrobione. Nie. Sprawdź całe podwozie. Sprawdzę jeszcze komputerkę. Nie wiem, czy komputerek zbada mi też dyferencjał, ale wątpię. To wykaże chyba dopiero jazda próbna. Okej. Wejdźmy sobie do koła. I właśnie, może warto też zbadać koło. Z kołem jest ok. Wyciągamy wszystkie śruby. I sprawdźmy sobie półośkę. Ja coś czuję w portkach, że to może być to. A jednak nie, zobaczcie, jest ładnie na zielono się świeci. Ok, zakładamy sobie koło. Z drugiej strony myślę... Nie, nie będziemy tak robić. Pojedziemy sobie od razu na jazdę próbną na torze. I hops, jedziemy sobie ładnie. Niby to takie żmudne jest, wiecie, ale warto to sobie przejechać i później naprawdę zaoszczędzić czas na tej naprawie. Bo od razu części zepsute są zlokalizowane. Nasz mechanik jest tak zajebiście już
doświadczony, że on po takiej jeździe próbnej wie, że na przykład coś nie gra w tej części samochodu, prawda? Chociaż myślę, że każdy dobry mechanik ma taką umiejętność. To jest kwestia właśnie doświadczenia. Okej, i dojeżdżamy sobie już do końca tego testu. Oj, nie wyhamowałem, ale zaliczyło mi. No dobrze. I teraz podświetlamy sobie wszystko na kolorowo. I no z tej strony, znaczy pod tym kątem raczej nie zobaczę, co jest pod spodem zepsute. Zaglądamy. O, zobaczcie, druga półośka jest zniszczona. Na szczęście łatwo będzie ją wymienić. A coś tu nie gra chyba? Nie, jest ok. Czyli tylko ta półośka, tak? No zobaczymy, czy to jest tylko to. Mam nadzieję, że tak. Czy ja mam jakąś półośkę? Czy też nie? Zaraz się tego dowiemy. Tu coś mam. To jest przegub lewy. My przegubów nie możemy naprawiać. Trzeba to wszystko posprzedawać, słuchajcie, bo tego już jest za dużo. Będziemy musieli sobie kupić nowy przegub. Okej. I ściągamy tutaj. Okej. Co to właściwie my ściągnęliśmy, słuchajcie? To jest chyba przegub. Będziemy mieli teraz dwa przeguby. Ajajaj, gdzie ty jesteś, przegub? Tutaj, przegub, prawy, prawy, lewy. O, na pewno nie da się tego naprawić. No, 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 nie da się. Musimy kupić nowy. To jest przegub prawy. Tylko nie wiem, czy są rozdzielone po przeguby tylne i przeguby przednie. Ale chyba nie. Przegub prawy. Dziwne w sumie, bo to z tyłu są inne rodzaje przegubów. Zakładamy sobie tu. No, można zamontować go bez problemu. Zakładamy koło. Okej, i to wszystko? Tak, wymieniliśmy wszystkie uszkodzone części. No i co tym razem? Znajdź i wyeliminuj usterkę. Spóźniłem się na samolot, więc wcisnąłem gaz do dechy. Zakładam, że jest to powód dziwnych hałasów dobiegających z wydechu. 4000 gotówki. Wcisnął gaz do dechy i założył, że to może być wydech. Ja bym sprawdził też silnik. To może być coś z silnikiem, ale najpierw sprawdźmy rzeczywiście ten układ wydechowy. No, tutaj. Jest ok. Jest ok. Jest ok. Jest ok. Tutaj mamy rurę wydechową jedną zepsutą. Natomiast, wiecie co zrobimy? Sprawdzimy jeszcze samochód pod kątem tego, czy czasem coś w silniku się nie spierdzieliło. Nie wiem, mam jakieś takie przeczucie, że to nie będzie takie łatwe zadanie. Okej. Zajrzyjmy pod machę. No naprawdę to nie będzie chyba aż takie łatwe, jak nam się wydaje. Sprawdźmy sobie kolektor wydechowy. O, widzicie? A? Aha. Aha. Mówiłem. Mówiłem, że to nie będzie takie łatwe. Teraz musimy rozebrać cały układ wydechowy. Ściągamy wszystko, dosłownie wszystko ściągamy, panowie i panie. Okej. Gotowe, teraz tu. Tu, 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 tu. Siódmeczki gotowe. Ja tam mam jakiś kolektor, ale on chyba jest uszkodzony. Ale wydaje mi się, że miałem jakiś dobry. Ten musimy jednak ściągnąć przez górę. A żeby to zrobić, musimy opuścić samochód w dół.
No, chodź tu. Okej. Dobrze. No, odkręcajcie się. Chcę jak najszybciej, wiecie, to odkręcić, bo to jest, jak widzicie, dużo tego kręcenia. Skręcenia i kręcenia i kręcenia. A jeszcze nie wiem, czy to jest cała nasza usterka. Czy coś jeszcze nie jest czasem zepsute? Zobaczcie, nie mam tych kolektorów wydechowych i ich też nie możemy naprawiać. Widzicie? Nie można ich naprawić niestety, ale można kupić nowe. Kupimy sobie nowe. Kolektor jest tutaj wydechowy raz jeden. I rura wydechowa. Rurka wydechowa, gdzie ty jesteś? Raczej tłumik. Nie chodzi o rurę wydechową, tylko o tłumik. Który to jest? Tłumik lewy tylny. Zgadza się. V6. Mamy. Teraz tak, zakładamy najpierw tutaj. Ok, już mamy. Pyk. I zakładamy nową część. I wydaje mi się, że coś tu może być jeszcze zepsute, ale z drugiej strony rozkładanie, rozkręcanie całego układu wydechowego to już sporo roboty, wobec czego powiem szczerze, że to może być koniec tego zlecenia. No ale lepiej nie krakać. Ja to już trochę gram w tą grę i wiem, że tutaj coś nas może bardzo, bardzo szybko zaskoczyć. Będzie coś gównianego zepsute i zobaczycie wtedy, żeby to znaleźć. No ale są różne testy, które, dzięki którym możemy sobie wykazać po kolei co i jak. To jest bardzo fajne, bo na początku gry właśnie nie mamy ścieżki diagnostycznej. Mamy samą jazdę próbną, która też zresztą dużo wykazuje. Natomiast na diagnostyce mamy wykazane na przykład, która z części jest zepsuta, jeśli chodzi o zawieszenie czy hamulce. I to jest bardzo pomocne, bo na początku gry, nie wiem czy pamiętacie, musieliśmy wszystko badać z osobna. Ale też zadania nie były tak skomplikowane jak teraz. Ok, i ostatnia część. Gotowe. Tak. Widzicie? To jednak nie to. Dziwnych hałasów dobywających się z wydechu. Co tu jeszcze może nie grać? Czy to jest pompa paliwowa? Czy filtr paliwa? Sprawdźmy filtry. Sprawdźmy też stan oleju silnikowego. Poziom oleju jest w porządku. Olej też jest w miarę ok. Rozrusznik mamy tutaj ok. Sprawdźmy filtr oleju. Stan oleju sobie sprawdziliśmy, teraz filtr. Jest ok. Jest ok. No to wkładamy z powrotem. Podnieśmy jeszcze samochód i sprawdźmy filtr paliwa. Ale kurczę, jestem naprawdę zaniepokojony tym, bo nie jestem pewien, co to może być teraz. Dziwne odgłosy dobywające się z wydechu. No dobra, chodźmy na jazdę próbną. Dobrze, wykonaliśmy sobie jazdę próbną. Już was przez to nie przeprowadzałem, bo to jest dosyć monotonne. I co nam tu wykazało? Tu jest raczej wszystko ok. Ja bym sprawdził jeszcze to zawieszenie. Może być tak, że amortyzator jest uszkodzony i samochód o coś tam obciera, w sensie koło coś tam obciera. Gdy amortyzator dobrze nie odbija. A może to być właśnie też tuleja wahacza.
Sprawdzę sobie tylko szybciutko tutaj i tu jest chyba wszystko w porządku. Chodźmy jeszcze na ścieżkę diagnostyczną, ale zanim pójdziemy na ścieżkę diagnostyczną, chcę jeszcze sprawdzić filtr powietrza, bo wiecie co? Jak tak sobie jechałem samochodem, miał bardzo mało mocy. Jeszcze sprawdźmy rozrząd. Dobra, rozrząd do wymiany. Już widzę. Pompa wody. Jest ok. Ok. I... Dobra, to już wiem, że rozrząd jest do dupy. Ale co z filtrem powietrza? Myślicie, żeby to sprawdzić? A weźmy może na razie, wymieńmy tylko sam rozrząd i zobaczmy, czy coś się stanie, czy już wykonamy to zadanie. Kupujemy napinacz. Właściwie to kilka zadań wstecz było takich podobnych dosyć. To jest V, czy to nie jest V? To jest V, zapomniałem. Czyli musimy kupić pasek rozrządu, pasek klinowy V6. Pasek rozrządu V6 i chyba tyle, zgadza się. Co tu jeszcze może być nie teges? Nie no, wszystko kupiłem. Napinacz jest, to jest. Ściągamy pasek klinowy, ściągamy napinacz. I rozrządu pasek ściągamy sobie. Hops. Zakładamy pasek rozrządu. Pasek klinowy. I napinacz. Ok, sprawdźmy. O, wykonaliśmy zadanie, widzicie? Nawet nie trzeba było iść na ścieżkę diagnostyczną, ani badać filtra powietrza. Chodźmy do następnego zadania. I co tym razem? Wymień lub napraw uszkodzone części, wykonaj chip tuning plus 20%. Próbowałem wykonać chip tuning na własną rękę i chyba coś zepsułem. Praktycznie nie ma mocy i strasznie hałasuje. Wydaje mi się, że uszkodziłem jakieś części. To chodźmy od razu komputerek uruchommy. Zobaczmy, co on tam tutaj wskaże. Dostaliśmy sporą kasę na naprawę, aż 3000, więc podejrzewam, że sporo części mogło się tutaj uszkodzić. Ale nie mówmy nic. O, już widzę. Przepływomierz. Moduł zapłonowy. Alternator. Jest to na żółto. Sprawdźmy rozrząd. Znowu rozrząd do wymiany? O Jezus. Pompa wody jest ok. I napinacz paska pewnie też. Tak jest, a tutaj? No, ale się głupio celuje, powiem wam. No też, tutaj mamy, co to jest? Koło pasowe napinające. Co tu jeszcze może być zepsute? Kolektor jest ok. Czyli tak, już widzę, że przewody zapłonowe są w takim wątpliwym stanie, ale widzę, że świece są też rypnięte i to ładnie. Akumulator jest na żółto, ale jeszcze da radę. Musimy kupić 6 świec. Przepływomierz ja chyba mam, więc od razu zacznijmy od przepływomierza. Sprawdźmy przy okazji filtr powietrza, ale być może jest ok wszystko. No bo jak już tu rozkręcamy, to nie sprawdzić filtra jest grzech po prostu. W ogóle dostęp do tego filtra w tych wszystkich samochodach w tej grze jest naprawdę utrudniony. No ale... Dobrze. Przepływomierz. Oj, nie mam jednak, ale to nic nie szkodzi. Przepływomierz możemy sobie naprawdę niewielkim kosztem samodzielnie naprawić w naszym warsztacie. Za 172 dolary nie ma absolutnie żadnego problemu. Zakładamy. Dobrze. Teraz tak, czy robić coś z tym, z akumulatorem? Nie wiem. Na razie zobaczmy sobie to. Alternator możemy również wymienić przy okazji, czy wymienić, naprawić po prostu. Dobrze. Teraz tak. Tu mamy pasek klinowy, pasek rozrządu V6. Napinacz paska jest i jeszcze jeden napinacz, koło pasowe napinające. Dodatkowo pompa wody była w porządku. A sprawdźmy jeszcze filtr paliwa i pompę paliwową, bo wydaje mi się, że to też mogło być uszkodzone gdzieś tam.
Nie, jest w porządku. No to opuszczamy z powrotem samochód. I sprawdzamy sobie, co tu może nie grać. Znaczy, już wiemy, co może nie grać, tylko kwestia wymienienia. Aha, jeszcze moduły zapłonowe. Razy dwa. I tam jeszcze były uszkodzone trochę te przewody zapłonowe, ale świece trzeba kupić aż 6. Moduł zapłonowy tu gdzieś był chyba. Jest, nie, to osłona silnikowa. Moduł zapłonowy. Gdzie ty jesteś, moduł zapłonowy? Kurda, jestem ślepy pewnie. Bo wiecie, te części się tak obracają i ich po prostu nie widać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Gotowe. Dwa moduły zapłonowe. No, gdzie one są? Jest. Raz, dwa. Drogie, $700, $750 to jest sporo. Zacznijmy sobie jednak od rozrządu. Naprawimy ten alternator, bo to jest niewielki koszt, to się raz, dwa wymieni. Chodź tu, znaczy wymieni, naprawi. A może ja już mam jakiś naprawiony, co myślicie? O, nawet mam jakiś naprawiony, zobaczcie. Nie, najpierw wymieniamy uszkodzone części. Chodź tutaj, koło pasowe. Nie tylko pasowe, tylko napinacz. O. Dobrze. I zakładamy wszystko z powrotem. Okej. Okej. I okej. Czy to będzie wszystko? Nie, bo jeszcze wydaje mi się, że te części na żółto mamy też naprawić, a to mi się nie podoba. Aha, jeszcze te... Zobaczymy filtr oleju. Jak on tu wygląda? Wygląda ok. Nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, wymieniając alternator na nowy, właściwie na naprawiony. On nowy to nie jest, ja sobie go wcześniej naprawiłem. Ale bez potrzeby, bo w którymś tam zadaniu po prostu nie trzeba było go wymieniać. I mi taki został po prostu sobie. Wymieńmy świece. No, chodź tu świeca. Oj! Okej. Okej. I okej. Zakładamy. Ale trudno nacelować, jak mnie to wkurza, wiecie. Dobrze. I tu. Naprawdę, wymiana tych świec to jest katastrofa już. W rzeczywistości łatwiej chyba te świece wymienić niż w tej grze. Przewód zapłonowy jest w porządku. On po drugiej stronie się chyba świeci na żółto, ale żółty jeszcze jest dopuszczalny. 78%. Dobrze. Tu już wiem, że wszystko gra. Nie wiem, jak ten akumulator. On jest taki żółty. Czy my nie musimy czasem go wymienić? Tak się tylko zastanawiam. Ale myślę, że nie. Oj. Dobrze, tu sobie wymieniamy wszystko. No, dalej, chodź. Aj! Nie cierpię tego. Ok. Moduł. Pyk, pyk. I przewody zapłonowe V6. Czy teraz mamy wszystko zrobione? Tak jest, jeszcze tylko chip tuning nam został. Tuning. Chodźmy sobie tutaj. Mogliśmy rzeczywiście tego alternatora nie ruszać i by było dobrze. Dzisiaj wyjątkowo długi odcinek nam wyjdzie, ale mam nadzieję, że nie będziecie źli. Musimy plus 10% zrobić, tak? Odpowiednia proporcja, ale za mało mocy uzyskaliśmy. Chwileczkę. A, jeszcze nie tak. Cholerka. Kurde. Nie mogę trafić.
A ktoś tu ładnie nabroił z tym chiptuningiem. Teraz nie wiadomo, jak się za to zabrać, cholera jasna. Tak. O! Zobaczcie, jaki mu zrobimy tuning. O rany. Plus 40% nawet. Będzie zadowolony. Wjedzie ode mnie z tego warsztatu i kurczę, nie będzie wiedział, o co chodzi. O kurde. No dobrze, chyba wykonaliśmy sobie już to zadanie. Tak jest. I chodźmy do następnego. Przeprowadź remont silnika. Silnik w moim samochodzie jest totalnie wyeksploatowany. Przydałby się solidny remont. Pamiętaj o zmianie oleju. No ale to już sobie zrobimy już w następnym, już w następnym odcinku, proszę Państwa. I dziękuję wszystkim bardzo za to, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!